Mateusz, jesteśmy na treningu AmFootballu. Powiedz mi, jak tutaj trafiłeś, co tutaj robisz? Zaprosił mnie kolega, z którym uczyłem się w liceum w Chorzowie. Graliśmy razem w piłkę i napisał mi, czy nie przyjadę do chłopaków, czy nie pogram z nimi. I jak najbardziej do takiej akcji się przyłączam i naprawdę tutaj cieszę się, że jestem, że mogę z chłopakami w ich stylu oczywiście zagrać. Miałem przez chwilę, przez 10 minut byłem na treningu być, to wiem, że to jest duży wysiłek. Pewnie domyślam się, że wysiłek chłopaków jest większy jak nasz na treningu. Jest to bardzo niszowy sport i wiele osób niepełnosprawnych po prostu o tym nie wie. No są to ogromne koszta, tak, jeśli chodzi o same przejazdy i tak dalej. Oczywiście w tym momencie zostaliśmy podmiotem, bo od kilku dni powstała Fundacja Kul Odpornych i w tym momencie będzie o wiele łatwiej jakby ściągnąć, pozyskać sponsorów. Do tej pory nam się udawało, tak? Są ludzie dobrej woli, którzy nam pomagają. Póki co jesteśmy pierwszą drużyną na Śląsku. No jak na razie są oprócz nas tylko 4 kluby w Polsce. Także no, dyscyplina dopiero raczkuje. Początki naprawdę były trudne. Ja przed wypadkiem grałem trochę w piłkę. Co prawda tak w lidze okręgowej, no ale zawsze to było jakieś obecie z tą piłką. Straciłem tą mocniejszą nogę prawą, także naprawdę początki były trudne. Ale z każdym razem po prostu widać było postępy, nie poddawałem się im. Teraz czasami gram nawet już powoli z pełnosprawnym. Od przyszłego roku chcę grać w lidze. Mateusz, tutaj mój kolega, też im pomaga. Wiem, że z tym wiążą się różne koszty i na pewno wszyscy, którzy są chętni, by tylko pomóc, to chłopaki są otwarci i na pewno dla pomocy dla nich jest bardzo cenna.